Niedziela 23 listopada, Konrad Dudek, zapraszam na aktualności. Zobaczmy skrót informacji dnia. W pożarze w Nowosielcach koło Sanoka zginął 60-letni mężczyzna. Nie znamy przyczyny pożaru, nie wiemy, co spowodowało, dlaczego pojawił się na miejscu ogień. Podkarpacie hojnie wsparło akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Czujemy się w obowiązku, trzeba sobie pomagać. Grupa Bieszczadzka GOPR będzie mieć nową bazę w Cisnej. Statystyki mówią, że ratownicy tu z Cisnej wyjeżdżali do akcji prawie tyle samo, co z Ustrzyk Górnych. Pokażemy też urodzinowy koncert mistrza Pendereckiego i ultramaratończyka o wielkim sercu, który pomoże chorej dziewczynce. Tragiczny finał pożaru budynku gospodarczego w Nowosielcach koło Sanoka. Już po zakończeniu akcji gaśniczej w pogorzelisku doszczętnie spalonej stadoły strażacy znaleźli zwęglone zwłoki 60-letniego mężczyzny. To prawdopodobnie właściciel posesji. Przyczyny jego śmierci i samego pożaru nie są jeszcze znane. Ogień wybuchł w nocy. Z niewyjaśnionych ciągle przyczyn zapaliła się drewniana stodoła, a potem poddasze murowanego budynku inwentarskiego. W ich gaszeniu wzięło udział aż 6 zastępów strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Udało się uratować stojący w pobliżu budynek mieszkalny, ale stodoła spłonęła doszczętnie. W trakcie przeszukiwania pogorzeliska, sprzątania tego pogorzeliska, strażacy znaleźli zwłoki około 60-letniego mężczyzny. W tej chwili nie znamy przyczyny pożaru, nie wiemy, co spowodowało, dlaczego pojawił się na miejscu ogień. Trwa dochodzenie pod nadzorem prokuratora, ale bardzo prosimy Państwa o rozwagę właśnie w sezonie zimowym, grzewczym. Nie wiadomo też, jaka była przyczyna śmierci mężczyzny. To także ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo. Straż pożarna przypomina, że jesień i zima to okres, gdy rośnie liczba pożarów. Wiele z nich jest związanych z dogrzewaniem pomieszczeń. Dlatego warto sprawdzać piecyki i grzejniki, ale też instalacje elektryczne i wentylacyjne, żeby zapobiec tragediom. Tysiące osób wsparły dziś w Rzeszowie kolejną edycję akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Podczas zbiórki na rzecz potrzebujących zebrano zabawki i słodycze na mikołajowe prezenty dla najmłodszych, ale darczyńcy przynosili też żywność oraz ciepłą odzież i buty. Teraz wszystko to za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej trafi do najbiedniejszych rodzin, głównie tych, w których na najskromniejsze choćby prezenty czekają dzieci. 3 niemal pełne wózki. Tyle udało się zebrać tylko w jednym z kilkudziesięciu rzeszowskich sklepów, które w tym roku włączyły się do akcji w ciągu zaledwie kilku godzin. A to znaczy, że mieszkańcy Rzeszowa doskonale znają tę zbiórkę i wiedzą, że takie słoneczka, logo akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę, to symbol pomagania i że pomagać warto i trzeba. Wolontariusze akcji nie mieli trudnego zadania, ale uśmiech i prośba o wsparcie na pewno pomagały w podjęciu decyzji. Oprócz trwałej żywności jak makaron, ryż, cukier czy mąka, były też rzeczy kupione specjalnie z myślą o dzieciach. Dopytują też, ale większość ludzi zna. Czekoladek jest najwięcej. Najwięcej to jest właśnie słodyczy dla dzieci. Ale były też zabawki, ciepłe rękawiczki i skarpety, szaliki i kurtki. Wszystko to, co może się przydać na zimę. Ale też pomóc spełnić mikołajkowe i gwiazdkowe marzenia dzieci z rodzin, w których często brakuje pieniędzy na bieżące wydatki, a o prezentach nikt nawet nie myśli. No trzeba po prostu się podzielić, jeżeli można. A cel jest na pewno wzniosły, także żeby się dzieciom dobrze żyło, żeby miały święta udane. My już dzieci takich bajek nie mamy, to niech mają. Czujemy się w obowiązku, trzeba sobie pomagać. Samo życie tego wymaga, prawda? Rodzice mnie wychowali, także trzeba pomagać. Tak właśnie trzeba robić, tak? Tak. To daje satysfakcję? Daje. Tak prywatnie dla siebie, ta wewnętrzna siła, tak. Tak było w kilkunastu punktach Rzeszowa, nie tylko w sklepach, ale też na przykład przed Komendą Straży Pożarnej, gdzie wolontariuszami byli strażacy i policjanci. Państwo Wołoszynowie przyszli tu z dziećmi, bo uważają, że pomagania innym trzeba uczyć od najmłodszych lat. Właśnie dlatego też tu jesteśmy z nimi, bo tak to przyjechalibyśmy sami, ale już córeczka jest na tyle duża, że myślę, że będzie pamiętała. Trzeba uczyć i pielęgnować tę tradycję. Także w Radiu Rzeszów, które jest koordynatorem akcji na Podkarpaciu, nie brakowało chętnych do pomagania. Ludzie przychodzą tutaj i cieszą się, że mogą pomóc innym. No właśnie, to jest takie fajne uczucie potem w środku, że komuś pomogłeś, że jakieś dziecko, nie wiem, że nie głoduje, tylko po prostu dałeś mu coś, bo ty masz, a inni nie mają.
Ale największą radość będą mieli ci, do których trafią zebrane dziś rzeczy, najuboższe wielodzietne rodziny, gdzie dzięki pomocy innych nie tylko nie zabraknie jedzenia na święta, ale też będzie można przygotować mikołajkowe paczki. Potrzeby są ogromne i nigdy nie ma tak, że zbieramy, a potem to gdzieś się zmarnuje, czy nie zostanie rozdane. Ile byśmy nie zebrali, tyle zostanie rozdane. Rok temu w Rzeszowie udało się zebrać 2 tony darów. Jeśli teraz będzie podobnie, pomoc trafi do ponad 200 rodzin, tych najbardziej potrzebujących. W zbiórce darów, jak co roku, brali też udział dziennikarze, także dziennikarze naszej redakcji. Wśród nich obecna w studiu Beata Wolańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Beato, jesteś wolontariuszką podczas tej akcji już któryś rok z rzędu. Widzisz, jak ta akcja się zmienia, choćby poprzez to, co trafia do koszyków? Dwie rzeczy się zmieniają. Po pierwsze, zmienia się to, że ludzie coraz więcej o tej akcji wiedzą i właściwie już nie pytają, tylko patrzą na logo, czyli na słoneczko i już wiedzą. Nie trzeba więcej nic dopowiadać. Zmienia się też to, co trafia do koszyków. Dawniej to była głównie mąka, ryż, kasza, czyli trwała żywność. Teraz widzę, że coraz więcej osób wrzuca rzeczy dla dzieci, czyli zabawki, super rękawiczki, ciepłe skarpetki. No i słodycze często luksusowe. Po to, żeby zrobić paczki dla dzieciaków. Tak, my przypominamy, że to są przede wszystkim paczki mikołajkowe i ci ludzie, którzy się decydują wesprzeć akcję, zdecydowanie pamiętają o tym, że to ma być na Mikołaja i to ma sprawić radość. Choć oczywiście wszystko, co trafia do koszyków, przy których stoją wolontariusze, się przydaje, no bo trafia to do rodzin niezamożnych, więc nawet te artykuły pierwszej potrzeby, czy środki czystości, czy żywność, no nie zostanie zmarnowane. Ja tak sobie myślę, że jeśli rodzina dostanie ryż, kaszę, makaron czy olej, to wygospodaruje jakąś drobną kwotę, za którą będzie mogła coś kupić swojemu dziecku, bo na pewno każdy rodzic chce dziecku kupić prezent mikołajkowy, tylko oni zawsze niestety są na to pieniądze w domowych budżetach. To, co powiedziałaś, świadczy też o zmianie mentalności darczyńców. Już nie tylko artykuły pierwszej potrzeby, ale też coś z myślą o tej odrobinie szczęścia dla dzieciaków z ubogich rodzin. Dużo było właśnie zabawek też takich trochę używanych, no ale zabawka trudno tak zniszczyć, żeby ktoś nie mógł się jeszcze nią pobawić, więc do naszego samochodu, który stał na przykład pod hipermarketem Leclerc, wiele osób przynosiło całe reklamowy zabawek. Takich, które jeszcze mogą posłużyć innym dzieciom. A kto przynosił te dary dla dzieci, dary dla... To było bardzo różnie rodzin. Tak naprawdę. Dużo osób starszych pomagało, to zdecydowanie. Dużo małżeństw z dziećmi i to bardzo fajne, ponieważ myślę, że to jest taka lekcja pomagania, bo jak kilkulatek wrzuci do koszyka batona, zamiast go zjeść, to uczy się, że trzeba komuś pomóc, ale były też różne rzeczy zaskakujące, na przykład 20-kilkulatków przyniosło 2 reklamówki pełne rzeczy, które wrzuciło właśnie do naszego koszyka i to jest właśnie fajne. Bo tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, oswajamy się jako społeczeństwo z tym, że bieda to nie tylko zjawisko dziedziczone. Biedni możemy stać się z dnia na dzień często. Myślę, że coraz więcej osób wie właśnie o tym, że to nie jest tak, że bieda wynika z nieporadności czy lenistwa, ale że ta bieda może dotknąć tak naprawdę każdego i nawet jeśli w danej chwili jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej, to wystarczy choroba, wypadek i wszystko może się zmienić. Utrata pracy. Wszystko się może zmienić i ludzie coraz bardziej to wiedzą. I myślę, że dlatego coraz bardziej pomagają, bo właściwie jak staliśmy tam w tym hipermarkecie Leclerc, ja z Jackiem Tutakiem i wolontariuszami oczywiście z zespołu szkół spożywczych akurat nie w tym sklepie, to nie było takiej osoby, która by się przynajmniej na chwilkę nie zatrzymała. Oczywiście nie wszyscy wrzucali, ale wszyscy się uśmiechali i wszyscy myślę, że rozumieli, o co chodzi. I to jest najważniejsze, bo tak jak powiedziałaś, nikt z nas nie staje się biednym z powodu tego, że chce być biednym. Jeszcze jedna rzecz jest fajna, na koniec chciałabym powiedzieć, że wiele osób przychodziło tam z przekonaniem, tak do nas mówili, że trzeba się dzielić, że to jest taki obowiązek i że jest coś takiego w życiu. Niektórzy pewnie już to wiedzą, że dobro zawsze do nas powraca. Jeśli komuś pomożemy, to być może kiedyś, gdy my będziemy w potrzebie, ktoś pomoże nam. I dlatego te akcje charytatywne nam się nie przejadają, choć jest ich wiele. Bardzo Ci dziękuję, Beata Wolańska była moim i Państwa gościem. Ratownicy górscy będą mieć w paśmie Bieszczadów Wysokich 2 duże stacje ratunkowe. Do tej w Ustrzykach Górnych dołączyła 2 w Cisnej. GOPR-owcy dostali wreszcie na własność leśniczówkę, którą od kilku lat dzierżawili. Teraz będą mogli ją zmodernizować i urządzić w niej bazę z prawdziwego zdarzenia. Koniec z prowizorycznymi bazami. GOPR-owska dyżurka w Cisnej będzie 2. w paśmie Bieszczadów profesjonalną stacją wypadową dla ratowników górskich. Tak jak stacja ratunkowa w Ustrzykach Górnych, tak, stacja ratunkowa w Cisnej, no jest podstawą funkcjonowania Grupy Bieszczadzkiej.
Ratownicy przez 7 lat dzierżawili leśniczówkę. Nie była ich własnością, dlatego nie mogli jej modernizować, by spełniała wymogi stacji GOPR. Teraz mają nie tylko budynek na własność, ale i sponsora, który już przekazał 50 tysięcy złotych na remont. Wspaniała atmosfera, która jest w tej grupie. Ona będzie sprzyjała temu, żeby zrobić więcej, żeby to pomnożyć. W pierwszej kolejności GOPR-owcy utworzą tu zaplecze ambulatoryjne i socjalne dla ratowników. Statystyki mówią, że ratownicy tu Ścisnej wyjeżdżali do akcji prawie tyle samo, co z Ustrzyk Górnych, więc zasadność tej dyżurki jest oczywista. Jest polonina. U mnie jest minus 4, M15, 50 metrów widać, 9 na 8, prawo padło. Szybciej możemy dojechać na miejsce. Wcześniej trzeba było wyjeżdżać za każdym razem z Ustrzyk Górnych, na przykład w ten rejon. Teraz, gdy w Bieszczadach lada chwila nastanie zima, pomoc ratowników będzie nieoceniona. Częstokroć ta droga pomiędzy Ustrzykami Górnymi a Wetliną jest nieprzejezdna. Serpentyny często są zawiewane, służby drogowe nie nadążają z odśnieżaniem. Wtedy my jesteśmy praktycznie jedynym ratunkiem dla tutejszej ludności. Lasy Państwowe, były już właściciel leśniczówki, w przekazaniu obiektu widzą wielki cel. Cieszymy się, że uda się uratować w ten sposób kawałek historii leśnictwa w Bieszczadach, bo jest to budynek nie tylko historyczny z punktu widzenia powojennych dziejów leśnictwa. Powstał w 1959 roku, wzniesiony został z bieszczadzkich jodeł. Leśniczówkę zaprojektowała Irena Lipska, znany przedwojenny architekt. Choć przez wielu melomanów jego muzyka uważana jest za trudną w odbiorze, nie brakuje głosów, że potrafi też łączyć pokolenia. Dowodem był wczorajszy koncert, który przyciągnął do Filharmonii Podkarpackiej tłumy miłośników mistrza. Koncert niezwykły, bo w taki sposób Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny urodzony w Dębicy, obchodził swoje 81. urodziny. Geniusz i mistrz. Tak Krzysztofa Pendereckiego określa każdy, kto wsłuchuje się w jego muzykę. Trudno ominąć okazję, taką jak dziś, kiedy mistrz tej klasy przyjeżdża do Rzeszowa. Dlatego z prawdziwą przyjemnością przyszłam. Jest to jednak muzyka, która może wywoływać pewne kontrowersje wśród, można powiedzieć, tych mocnych tradycjonalistów. Tym niemniej myślę, że warto przynajmniej zapoznać się z jego twórczością. Bardziej chyba do młodzieży przemówi. My starsi wolimy raczej muzykę klasyczną. Bo jest to jednak inna muzyka niż na przykład muzyka Mozarta czy Chopina. Jest ona współczesna, a jednak jest grana przez całą orkiestrę, przez te wszystkie instrumenty, których większość ludzi nawet nie zna, można powiedzieć. I tak, myślę, że zdecydowanie ta muzyka może łączyć pokolenia. Utwory wybrane na koncert specjalny w Rzeszowie to m.in. hymn do świętego Adalberta i druga symfonia wigilijna. Krzysztof Penderecki otrzymał gratulacje, kwiaty i urodzinowe życzenia. Piękny jubileusz 45-lecie działalności obchodzi także Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej Połoniny. Z tej okazji przygotowano specjalny koncert galowy w niecodziennym wykonaniu. Na scenie Auli Politechniki wystąpiły bowiem aż 4 grupy byłych tancerzy Połonin oraz 2 obecne grupy reprezentacyjne z dziećmi, czyli prawdziwa taneczna sztafeta pokoleń. Zespół Pieśni i Tańca Połoniny powstał jesienią 1969 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie. Jego pierwszym kierownikiem artystycznym i choreografem była Alicja Haszczak. Była młodzież, która chciała tańczyć i bardzo prosiła, chodziła za mną, że ponieważ tańczyli u mnie w zespole w Międzyszkolnym Ośrodku Prac Pozalekcyjnych w Rzeszowie, byli to chłopcy z technikum mechanicznego, następnie przeszli na uczelnię. W
W ciągu 45 lat połoniny wystąpiły ponad 2,5 tysiąca razy, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju, urzekając swoją żywiołowością, wysokim poziomem artystycznym i niepowtarzalną kolorystyką kostiumów. Od wielu lat kierują zespołem choreograf Alina Kościółek-Rusin oraz szef organizacyjny Marcin Zych, a do zespołu w miejsce kończących studia osób wciąż przychodzą nowi tancerze oraz instrumentaliści. Z zespołem pieśni i tańca Politechniki Rzeszowskiej Połoniny jestem związana od początku, ponieważ jak tylko pani Alicja Haszczak rozpoczęła nabór do zespołu w roku 1969, ja studiowałam na chemii i od razu zapisałam się do zespołu. Jubileusz Połonin wzbudził bardzo duże zainteresowanie i dlatego tym razem odbyło się aż 4 koncerty dla różnych środowisk z Rzeszowa. Na początku aktualności mówiliśmy o kolejnej edycji akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, natomiast wolontariusze Caritas z Krosna już po raz trzeci zorganizowali bal dobroczynny. Pieniądze zebrane podczas imprezy pomogą w opiece nad nieuleczalnie chorymi pacjentami krośnieńskiego hospicjum. Organizatorzy liczą datki i spodziewają się, że udało im się zebrać więcej niż w ubiegłych latach, czyli ponad 20 tysięcy złotych. Krośnieńskie hospicjum pomaga nieuleczalnie chorym, pacjentom w najcięższym stanie, rocznie około 100 osobom. Jest tu także oddział opiekuńczo-leczniczy. Dla Mariana Orłowskiego, który przebywa tu od roku, jest to drugi dom. Mam kłopoty ze zdrowiem. No tutaj tak wszystko jest, tutaj nic nie brakuje, tutaj tak po prostu jestem, jakbym był w swoim domu. Dla rodzin opiekujących się codziennie osobami obłożnie chorymi, hospicjum jest najczęściej jedyną instytucją, której mogą powierzyć bliskich. To wytchnienie dla rodziny opiekującej się tak ciężko chorymi osobami jest koniecznością dla nawet psychicznego oddechu i takiego, myślę, chwili wytchnienia. Pacjentami dwóch oddziałów krośnieńskiego hospicjum zajmuje się 35 etatowych pracowników. Pomagają również wolontariusze, a wszyscy traktują się jak rodzina. Potrzebują również wsparcia w rozmowie, potrzebują ciepła, potrzebują rozmowy, bliskości, zarówno sami chorzy, jak i ich rodziny. Krośnieńskiej placówce pomagają wolontariusze miejscowego koła hospicyjno-charytatywnego Caritas w Krośnie. A bal charytatywny jest szansą na wsparcie tej placówki. Otrzymaliśmy na dzisiejszą akcję również pracę naszych rodzimych artystów w osobach pana Marka Wiatra, pani Magdy Wyrzykowskiej, pana Jareckiego, pana Tadeusza Marszałka i wielu, wielu innych, za co serdecznie dziękujemy. Dobroczynny bal zgromadził blisko 200 darczyńców, którzy w różny sposób zdecydowali się wesprzeć hospicjum. Środki, które uzyskujemy z balu charytatywnego, przeznaczamy głównie na zakup leków, na media związane z budynkiem. Aukcje, sprzedaż cegiełek oraz dobrowolne wpłaty z balu przyniosły około 23 tysięcy złotych. Przebiegł przez 4 pustynie. Saharę, Gobi, Atakamę i Antarktydę. Dokonał tego jako jeden z niespełna 40 ludzi na świecie. Teraz Andrzej Gądek odwiedził swoją rodzinną Stalową Wolę, by opowiedzieć o swojej sportowej pasji, którą połączył ze szczytną ideą. Wraz z Fundacją Wybiegaj Marzenia ultramaratończyk zaangażował się w pomoc chorej dziewczynce. Obecnie jest sklasyfikowany na drugim miejscu na świecie Stalowa Wolanin Andrzej Gądek. Powitajmy go jeszcze raz serdecznie wśród nas. Stadion Stali. To dla pana Andrzeja powrót w czasy młodości. Tu zaczynał od piłki nożnej i koszykówki. Tu sport stał się w jego życiu czymś bardzo ważnym. To jest też jeden z czynników, który działa jak magnes, no i powoduje, że to jest jeszcze bardziej ciekawe właśnie, żeby kiedy powiedzieć sobie dość, a kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. Dziś pan Andrzej należy do elitarnego grona ultramaratończyków. Jest jedną z 37 osób na świecie, które ukończyły mordercze biegi przez 4 pustynie, każdy po około 250 kilometrów. Biega, bo to jego pasja. Chęć ciągłego przesuwania granic ludzkich możliwości. To działa jak magnes. Leje się żar z nieba, czuje się to, że człowiek jest maksymalnie zmęczony, wykończony. Pierwszy na świecie maratończyk Greg Filipides zmarł po przebiegnięciu do Aten. To zdarza się również dziś, dlatego żona pana Andrzeja przeżywa bardzo każdy jego start i z ulgą przyjęła wiadomość, że w przyszłym roku mąż trochę odpocznie. Ja go trzymam za słowo, w przyszłym roku on nigdzie nie biega. Poza jakimiś maratonami ulicznymi w różnych stolicach Europy, które planujemy jak najbardziej, bo rozumiem, że formę biegową chce utrzymać.
Jest także inna strona sportowych sukcesów pana Andrzeja. Charytatywna. Biegając zbiera pieniądze dla rocznej Blanki. Dziewczynki, która urodziła się w 25 tygodniu ciąży i ważyła 600 gramów. Jeszcze tylko kilku tysięcy złotych brakuje, by zebrać dla niej pieniądze na kosztowne badania i leczenie. Jeszcze kilka wyzwań sportowych, m.in. bieg przez Dolinę Śmierci. Dlatego z uwagą śledzić będziemy, czy spełni obietnicę, którą złożył żonie. A sport w aktualnościach zaczynamy od informacji o nieudanych niestety występach naszych drużyn w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzyń tenisistki KTS-u Tarnobrzeg przegrały na Węgrzech z AC Sexart 2-3. Natomiast stanowcy hokeiści po trzech porażkach we Francji odpadli z walki o awans do finału Pucharu Kontynentalnego. W ostatnim meczu mistrzowie Polski przegrali z Belfast Giants 3-5. Natomiast na regionalnych arenach piłkarskich sporo zaskakujących wyników. Stalowej Woli aspirująca do awansu Stal zmierzyła się z przedostatnią w tabeli Limanowią. Po bezbramkowej pierwszej połowie w drugiej do ataku ruszyli miejscowi i w 50 minucie byli na prowadzeniu. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Mateusz Kantor, a celną główką popisał się Michał Czarny. W 78 minucie arbiter odesłał do szatni zawodnika Stali Adriana Bartkiewicza, pokazując mu drugą żółtą kartkę i ta kontrowersyjna decyzja sędziego miała wpływ na losy meczu. Goście zaatakowali śmiele i w 82 minucie doprowadzili do wyrównania. Strzelcem gola był Józef Piwowarczyk. Stal tylko zremisowała z Limanowią. Siarka przegrała w Katowicach 1-3. W Mielcu Stal została rozgromiona przez Zagłębie. W Rzeszowie trzecioligowa Stal miała się efektownie pożegnać z kibicami tej jesieni. W starciu z outsiderem Lublinianką rzeszowianie prowadzili od 22 minuty. Gola strzelił najlepszy snajper gospodarzy Piotr Plendota. 10 minut później pięknym uderzeniem z dystansu popisał się Peter Susfam i wydawało się, że kolejne bramki są tylko kwestią czasu. Ale tempo meczu siadło, na domiar złego w drugiej połowie rywale zdobyli kontaktowego gola. W 72 minucie na listę strzelców wpisał się Przemysław Kanarek. W końcówce Stal miała kilka okazji na podwyższenie rezultatu, ale w doliczonym czasie gry to rywale przeprowadzili skuteczną akcję. Po raz drugi trafił Kanarek i stalowcy sprawili kibicom spory zawód w ostatnim meczu tego roku. Resowia wygrała 2-0 w Kraśniku, a Karpaty Krosno także dwoma bramkami pokonały w Przeworsku Orła. Kończymy aktualności. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę spokojnej nocy i do zobaczenia.